Dzień dobry, Jarosław Walkowicz. Rozpoczynamy debatę nowej konfederacji wokół budzącej mnóstwo emocji książki Polska za linią Kerzona, równie spornego wśród historyków autora Władysława Studnickiego. Książkę możecie kupić już teraz na stronie wydawnictwa Nowej Konfederacji. Link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie poniżej filmu. Aby pozostać na bieżąco z naszymi materiałami oraz kolejnymi debatami, gorąco zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału na YouTubie oraz polubienia nas na Twitterze oraz na Facebooku. Linki znajdziecie również w opisie poniżej filmu. Gorące podziękowania i pozdrowienia przesyłam naszym partnerom, Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców, Google Polska oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Debatę tę prowadzi dr Krzysztof Rak, historyk, publicysta i dyrektor FWPN. Pomimo wielu zaproszeń do debaty nie udało się nam zapewnić symetrycznego rozłożenia głosów. Pomimo tego gorąco wierzymy, że debata zaspokoi Waszą ciekawość i zadowoli oczekujących na tę dyskusję. Witam serdecznie Państwa na debacie poświęconej książce Władysława Studnickiego Polska za linią Kerzona. W debacie tej będą brali udział pan profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej oraz, co szczególnie ważne, autor wstępu i opracowania niniejszej książki, pan dr Łukasz Jasina, ekspert w dziedzinie polityki pamięci w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i sekretarz redakcji Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, i pan Piotr Zychowicz, redaktor naczelny miesięcznika Historia do Rzeczy i autor niezwykle poczytnych książek. Czemu niektórzy tutaj pewnie zazdroszczą? Proszę Państwa, ja bym chciał najpierw zapytać profesora Cęckiewicza, bo on jest de facto współautorem tej książki, jest autorem obszernego wstępu poświęconego polskiej polityce zagranicznej i tej roku 1939 i tej, no, zasadniczo rzecz biorąc, najważniejszej decyzji, jaką Polacy podjęli w wieku XX, a mianowicie decyzji o przystąpieniu do sojuszu antyhitlerowskiego prowadzonego przez Wielką Brytanię. Ja przeczytałem ten wstęp i odniosłem, panie profesorze, takie wrażenie, że nowością tego ujęcia, które pan zaproponował, jest zwrócenie uwagi na relacje brytyjsko-sowieckie na początku roku 1939, a szczególnie w momencie, kiedy my porozumiewamy się z Wielką Brytanią, czyli w marcu, kwietniu 1939 roku. Ja miałem, odniosłem takie wrażenie, że można byłoby postawić tezę, iż Beck, decydując się na sojusz z Wielką Brytanią, de facto zdecydował się również na sojusz ze Stalinem, że w tym momencie, ja podkreślam, marzec, kwiecień 1939 roku, to była tak naprawdę decyzja również o sojuszu ze Stalinem. Czy to moje wrażenie jest właściwe, czy ono jest mylne, panie profesorze? Ja myślę, że ono jest generalnie właściwe, z tym zastrzeżeniem, że Beck, moim zdaniem, minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, nie miał świadomości takiego wyboru. I ta iluzja, z którą pojechał na rozmowy z premierem Chamberlainem, które zakończyły się deklaracją o gwarancjach z 6 kwietnia 1939 roku, przebieg tych rozmów, przecież te rozmowy miały kilka tur, znamy notatki polskie, nie tylko polskie, na temat tych dwustronnych dyskusji Chamberlaina, Halifaxa i Becka. I z treści tych notatek wynika, że o ile Brytyjczycy mówili o tym, że Polska jest jakby częścią systemu bezpieczeństwa, który stara się zbudować Wielka Brytania, w której istotną rolę w ich koncepcjach, ich planach ma odegrać Związek Sowiecki,
W reakcji na to Beck bronił jakby dwustronności tych rozmów i dwustronności zarysowującego się układu gwarancyjnego. No ale same te rozmowy, czy ich przebieg, wiele na pewno ministrowi spraw zagranicznych Rzeczpospolitej, przynajmniej powinny one dać do zrozumienia, że w istocie nie chodzi o dwustronne relacje, o dwustronne gwarancje, tylko o budowę właśnie zbiorowego systemu bezpieczeństwa, w którym to systemie Związek Sowiecki odgrywa w zasadzie najważniejszą rolę. I tutaj bym w jakimś sensie przeskoczył w ogóle pozwoli pan, że jeszcze pana zapytam o jedną rzecz. Czy w tych rozmowach, mamy notatki, rzeczywiście są protokoły, czy Beck rozmawiając z Brytyjczykami, albo Raczyński rozmawiając z Brytyjczykami, jest informowany o tym, że Brytyjczycy konsultują się równolegle z Sowietami? Czy Brytyjczycy zachowują to, mówimy w okresie teraz marzec-kwiecień, w tajemnicy? Tak, oczywiście. Ten wątek się pojawił i jest notatka Raczyńskiego na ten temat, dość, bym powiedział, interesująca, czy najbardziej interesująca z wszystkich, które dotyczą tego wątku, o który pan pyta, gdzie Raczyński mówi, że jakby jednoznacznie w imieniu władz Rzeczpospolitej, w imieniu ministra spraw zagranicznych akcentuje dwustronność tych układów, a Brytyjczycy akcentują właśnie, bym powiedział, zbiorowość tego systemu bezpieczeństwa ze Związkiem Sowieckim jako najistotniejszym graczu jakby w tej części Europy. Więc ta świadomość oczywiście była. Myślę, że później to już jest tylko iluzja ze względu na to, że aż do sierpnia 1939 roku już na innym szczeblu, niższym szczeblu, ale niezwykle ważnym, bo dotyczącym spraw wojskowych, wymiany informacji wywiadowczych, co zresztą świetnie opisał profesor Mazur w książce Lot ku burzy, ale nie tylko, na ten temat jest dość spora literatura brytyjska, która również w tym moim wprowadzeniu została ujęta. Przedstawiciele brytyjskich służb specjalnych w czasie pobytów nawet w Polsce mówią stronie polskiej o tym, że Polski w ewentualnym zderzeniu z Niemcami nie da się uratować bez wprowadzenia elementu siły sowieckiej. Nawet jest mowa o tym, że Polacy po prostu żywią się jakąś kompletną iluzją, wierząc w to, że są w stanie przy tej dysproporcji sił zbrojnych między Polską a Niemcami obronić się bez pomocy Związku Sowieckiego. No oczywiście słusznie minister Beck, polskie władze na ten, powiedzmy, taktyczny, militarny sojusz ze Związkiem Sowieckim nie chcieli się otworzyć, ale właśnie nie rozumieli tego, że przyjmując system w gruncie rzeczy tylko politycznych gwarancji brytyjskich, w zasadzie musieliby wybrać, jakby konsekwencją logiczną tego jest również wybór tej pomocy sowieckiej. No i na tym jakby polega cała ta katastrofa i cały ten klincz, w jakiej znalazła się sprawa polska wiosną 1939 roku, bo tutaj trzeba od razu dodać, na ten temat też jest wielka literatura, no i w Polsce znów, muszę powiedzieć, najlepiej to opisał z największą znajomością archiwaliów wojskowych, sztabowych, dokumentów francuskich i brytyjskich profesor Mazur, o pomocy lądowej, o operacji lądowej w obronie Polski zaatakowanej przez Niemcy, w ogóle mowy nie było. W zasadzie nigdy, na żadnym etapie od wiosny, od marca 1939 roku do sierpnia 1939 roku o operacji lądowej naszych zachodnich aliantów nie było mowy. Nikt tak naprawdę tej operacji lądowej Polsce nie przyrzekał, nie gwarantował. Jedyne siły zbrojne, które były, że tak powiem, na stosunkowo wysokim poziomie, które mogły konkurować oczywiście z siłami zbrojnymi Niemiec, to były siły powietrzne, ale no bez operacji lądowej pomoc jakakolwiek militarna dla Polski upadającej, choćby tylko założyć, że broniącej się przed Niemcami,
no po prostu nie mogłaby być skuteczna. I na tym polega jakby cała ta tragedia, a w jakimś sensie tajemnica tego, co się wydarzyło na początku kwietnia 1939 roku. Zresztą to jest, wiecie panowie, niezwykle interesujące, bo ja jako nawet krytyk ministra Józefa Becka rozumiem, czy wiem, zdaję sobie sprawę, może to jest najlepsza formuła, z tego, że minister Beck, jeśli chodzi o te kwestie wojskowe, doskonale rozumiał słabość brytyjskich sił zbrojnych i francuskich na tyle, że moim zdaniem wykluczał lądową ofensywę pomocową względem Polski zaatakowanej przez Niemcy. No być może liczył na to, że wojna nie wybuchnie, a przynajmniej w tym czasie. Właśnie, bo ja chciałem o to pana zapytać, bo moim zdaniem idzie pan w tym kierunku, sugeruje nam, że podejmując kluczowe decyzje, Beck raczej wykluczał wariant wojenny. I to jest chyba jedna z największych tajemnic polskiej historii, jedna z najważniejszych. I zapytam pana w ten sposób, kiedy polskie kierownictwo uświadomiło sobie, że wojna jest nieunikniona, bo w takiej popularnej, powszechnej wersji, popularnej w polskiej historiografii, no mówimy, że no tak, Beck przyjechał po rozmowach z Hitlerem na początku stycznia 1939, no gdzieś pod koniec pierwszej dekady stycznia rozmawiał z kierownictwem państwowym, to znaczy z prezydentem i z marszałkiem Rydzem Śmigłem, no i wtedy zakomunikował panom, że no, kości zostały rzucone. Z tą wersją polemizował profesor Żerko, ale ta wersja jest nadal najbardziej popularna, a z tego, co pan mówi, ona nie jest taka oczywista, bo wydaje się, że Beck przynajmniej w tych pierwszych miesiącach 1939 roku nie wierzył, czy miał nadzieję, że do wojny nie wybuchnie. Tak, w pełni się jakby zgadzam z tą interpretacją tego, co napisałem, tego, co uważam. Przyznam się i panu, i państwu, że poszukiwałem tego świętego Graala, czyli jakiegokolwiek dokumentu świadczącego o tym, że to, co piszą historycy no, wypróbowani, znani, można powiedzieć, mający pewien autorytet, pełną kontrolę nad dziejami polskiej dyplomacji II Rzeczpospolitej, co oni piszą od lat, chociaż oni sami piszą sprzeczne rzeczy ze sobą, bo tutaj mamy tą przestrzeń między 6 a 8 stycznia 1939 roku jako wskazanie jakiejś konkretnej daty tajemniczej narady na zamku z udziałem ministra Becka, który właśnie po spotkaniu z 5 stycznia z Adolfem Hitlerem wraca do kraju i ma poinformować prezydenta Rzeczpospolitej i marszałka Śmigłego Rydza o tym, że no, sytuacja jest po prostu groźna, to sytuacja może doprowadzić nawet w niektórych interpretacjach tych historyków, jest o tym mowa, że już wówczas nawet brano pod uwagę ewentualność wojny z Niemcami. I otóż ja tego świętego Graala poszukiwałem, muszę przyznać, że wykorzystałem tutaj swoje stanowisko, swoją pozycję w Wojskowym Biurze Historycznym. Zaciągnąłem do tego kilku archiwistów, kilku kolegów i szukaliśmy po prostu takiego dokumentu. W aktach Sztabu Generalnego, Głównego Inspektora Sił Zbrojnych, w aktach Ministerstwa Spraw Wojskowych, w aktach różnego typu aktach cywilnych, no niestety, nie znalazłem takiego dokumentu, który by świadczył o istnieniu takiej narady. Wszedłem oczywiście również w obszar literatury, jest wydane przez profesora Staweckiego dość dokładne kalendarium życia marszałka Śmigłego, są prace profesora Kornata, Wołosa,
To jest po prostu świat sprzeczności, świat powoływania się wzajemnego na ustalenia nie wiadomo jakie, na jakieś relacje pamiętnikarskie, które, jak powiedziałem, na twarde materiały źródłowe się nie przekładają. I tylko jakby kończąc ten wątek, chcę powiedzieć, że z wszystkich kwerend, które jakby w wyniku z jednej strony pracy nad tym wstępem, wprowadzeniem do Studnickiego, a z drugiej strony no niejako weryfikując właśnie ustalenia historyków dyplomacji, z tych kwerend, z tej mojej wielotygodniowej pracy wynika, że jeśli była mowa o zagrożeniu niemieckim realnym, które musi spowodować pewne przeorientowanie planów mobilizacyjnych, planów wojennych Rzeczpospolitej Polskiej, to dzieje się to tak naprawdę dopiero na przełomie marca i kwietnia. Wtedy jest intensyfikacja różnego typu konsultacji, działań, też wzajemnych relacji polsko-francuskich, sztabowych i polsko-brytyjskich, i to znajduje odzwierciedlenie w tych materiałach. No ale tutaj po raz trzeci muszę powiedzieć, że jedynym historykiem, który to w gruncie rzeczy opisał, naprawdę przeprowadził rzetelną kwerendę, jest tylko profesor Mazur. A ja muszę jeszcze raz zapytać, to który, w którym to jest dokładnie momencie? Czy to jest po 15 marca, bo 15 marca to wtedy Anglicy podejmują już takie bardzo wyraźne kroki, już rząd brytyjski rozmawia na temat pomocy i sojuszu Polsce, czy to jest, wychodzi to z inicjatywy rządu brytyjskiego i wtedy dopiero kierownictwo polskie orientuje się w powadze sytuacji, czy to było wcześniej? Z tego co pamiętam, jeden z dokumentów jest nawet z lutego 1939 roku, natomiast intensyfikacja następuje rzeczywiście w połowie czy po połowie marca 1939 roku. Musimy sobie zdawać sprawę, że no również co bardziej światli sztabowcy polscy, no zdawali sobie też właśnie sprawę z tego, że tutaj dysproporcja sił jest taka, że w zasadzie no niewiele można zrobić, to znaczy no przecież nie da się dozbroić, przezbroić w ogóle armii, dozbroić w ciągu paru miesięcy. Opowiadanie w publicystyce historycznej o zdradzie aliantów w takim właśnie kontekście, że tu nagle przez te kilka miesięcy mieliśmy po zęby się uzbroić, stworzyć nowe dywizje, przeorientować cały plan obrony zachodnich granic, w ogóle z trzech stron, no to jest mówienie o czymś, o czym ci ludzie tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia, bo z punktu widzenia jakby geostrategii, pewnej myśli wojskowej, przy tej dysproporcji i przy tym w gruncie rzeczy okrążeniu Rzeczpospolitej przez Niemcy z trzech stron, no realna, długotrwała obrona była niemożliwa, więc w dużej mierze relacje sztabowe polsko-brytyjskie i polsko-francuskie dotyczą tak naprawdę wymiany informacji wywiadowczych albo wymiany informacji na temat potencjału militarnego Niemiec. Natomiast o realnych gwarancjach jakby pomocy militarnej to tak naprawdę tam mowy większej nie ma i jakby na tym polega, no jeszcze raz powtórzę, cała ta katastrofa tej zmiany, która nastąpiła, która jest dla mnie niejasna, od razu mówię, jeśli panowie tutaj są w stanie mnie jakoś przekonać, wyświetlić jakieś informacje, które by zmieniły moje zdanie, to ja będę bardzo wdzięczny, ale dla mnie jakby z tego wszystkiego wynika jeden wielki znak zapytania, to znaczy co się stało tak naprawdę między październikiem 1938 roku a 5 stycznia 1939 roku, że te stosunki dość dobre, chwilami bardzo dobre, w zasadzie uwieńczone rozbiorem Czechosłowacji z Trzecią Rzeszą, jakbyśmy tego nie nazwali, że jakby oba państwa realizowały własne interesy równolegle, a nie razem. Znam te wszystkie
dość dziwaczne interpretacje tego, co się stało w październiku 1938 roku, jeśli chodzi o Czechosłowację, ale tym bardziej po prostu jakby w świetle tego nie rozumiem, co się stało po 5 stycznia, czy 5 stycznia 1939 roku, czyli jakby odrzucenie możliwości dalszych dyskusji. Ja wiem, że oczywiście taka furtka była jeszcze po 5 stycznia, ale w gruncie rzeczy jakby stanięcie okoniem w kwestii Gdańska, którą się wcześniej relatywizowało, mówię tutaj o stronie polskiej, relatywizowało się w relacjach polsko-niemieckich, uznawało się w ogóle za sprawę wyłączoną z międzynarodowych rozstrzygnięć, z międzynarodowych regulacji pod egidą Ligi Narodów, uznając tą sprawę za sprawę dwustronną i w gruncie rzeczy mało istotną. I nagle jakby z tej sprawy staje się, pojawia się jakiś, rysuje się jakiś gigantyczny konflikt polsko-niemiecki, no, który prowadzi nas ostatecznie do tego, co się wydarzyło w kwietniu 1939 roku. I chcę powiedzieć, bo jakby to jest punkt ciężkości mojego wprowadzenia, pewnie kontrowersyjnego, że jakby w tym kontekście, czy właśnie w kontekście tej rozgrywki, o której tutaj mówię, między październikiem 1938 roku, a wczesną wiosną 1939 roku, uważam nie jako apologeta Władysława Studnickiego. Absolutnie nie jestem jego apologetą. Jakby wywodzę swoją szkołę myślenia politycznego zupełnie z innej tradycji. Ale akurat w tej sprawie uważam, że Władysław Studnicki absolutnie się nie mylił i chcę jakby wrócić do pierwszego wątku, o który pan redaktor zapytał, mianowicie czynnika sowieckiego. Był to jedyny polityk, myśliciel, który w 1939 roku, zwłaszcza w memoriale z maja 1939 roku, czynnik sowiecki wprowadził jako decydujący albo współdecydujący o tym, w jaki sposób Wielka Brytania zagwarantowała Polsce pomoc, bo przecież integralności terytorialnej w zasadzie Wielka Brytania nie zagwarantowała, ale no pomoc jakąś w obronie niepodległości i że ten czynnik sowiecki, jeśli nie zostanie wprowadzony od razu, to bezpośrednio, to zostanie on za jakiś czas wprowadzony przez Wielką Brytanię i przez samego Stalina dla neutralizacji Niemiec, a to mogło nastąpić tylko kosztem Polski. Panie profesorze, dziękuję za ten wstęp. Widzę, bo odczytuję po mowie ciała, obserwuję doktora Jasinę, że jest już gotowy, mam nadzieję, do polemiki. Ale ja bym chciał zadać panu, żeby w tej polemice pan mi postarał się, czy próbował, bo to są trudne rzeczy, odpowiedzieć jednocześnie na dwa pytania. Na to pytanie profesora Cęckiewicza. Co takiego stało się w polityce polskiej tego 5 stycznia, że ta linia polityki wobec Niemiec zaczęła się w istotny sposób zmieniać? I czy rzeczywiście jest tak, jak panuje takie przekonanie, że polityka Józefa Becka w roku 1939 była polityką, która nie miała żadnej realnej alternatywy. Proszę bardzo, panie doktorze. Czy to będzie polemika? To się okaże. Ja w pewnych sprawach się, że bez wątpienia z profesorem Cęckiewiczem tutaj zgadzam. Zacznę od odpowiedzi na to pierwsze pytanie. Profesor Cęckiewicz mówił o tym, ile dokumentów nagle się pojawia pod koniec marca, że trwają konsultacje sztabowe, a z drugiej między Polakami i Brytyjczykami, Polakami i Francuzami, że zaczyna się ruch. Mówi też, że nie odnalazł żadnego świętego Graala, że nie ma żadnej narady, nie ma żadnych decyzji w styczniu. Jeśli byśmy tym tropem szli, można powiedzieć, że mogło mieć bardzo duży wpływ na myślenie Józefa Becka to, co się stało 15 marca w Czechosłowacji. Bez względu na to, jak nazwiemy to, co się działo w październiku 1938 roku, wcześniej we wrześniu, mógł Beck uznać, co było pewnie błędem, podobnie jak Chamberlain, że będzie to jakaś forma końca apetytów niemieckich i jakaś forma zakończenia tej mocno agresywnej działalności, która się zaczęła od Nadrenii, trwała przez Austrię, zakończyła się jakąś formą czegoś, o czym my tu rozmawiamy, bez uregulowania zbiorowego bezpieczeństwa w Europie, czyli traktatem monachijskim, który był uznany za legalny przecież przez Brytyjczyków chociażby nawet w okresie II wojny światowej. Zajęcie Czechosłowacji to zmienia. Pokazuje, że Hitler będzie korzystał z wszystkich okazji, które ma. Więc
tym tropem można pójść. I tu przeskoczę od razu do kwestii sowieckich, rzeczą, która wymaga w Polsce jeszcze większych badań. Jeszcze większego naświetlenia jest stopień dziwnego z punktu widzenia przecież tych wszystkich ludzi, którzy wiedzieli, czym jest komunizm, wiedzieli, czym jest Związek Sowiecki, wiedzieli, jak wielkim jest państwem, stopień politycznego niedoceniania potencjalnego uczestnictwa Związku Sowieckiego w europejskiej grze, stopień niedoceniania stalinowskich możliwości dyplomatycznych, nie tylko wojennych, ale również dyplomatycznych. I wreszcie rzecz bardzo ważna, która jest na szczęście badana w Polsce przez historyków, to znaczy stopień infiltracji MSZ-u, stopień dezinformowania samego Józefa Becka, różnych rodzajów dezinformacji, przecież mamy tam i dezinformację bez wątpienia agenturalną, ale mamy też dezinformację wynikającą z czegoś, co się do dziś dnia w Polsce zdarza, to znaczy przeświadczenia co niektórych ludzi, co jest pewną aluzją do pewnego ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego w Polsce w Moskwie o swoim genialnym sposobie oceny rzeczywistości. To jest największy problem moim zdaniem Polski roku 1939, niezrozumienie ze strony samego Józefa Becka, że ta agresja może nastąpić, że porozumienie sowiecko-niemieckie jest możliwe. Myślę, nawet nie kwestia potencjalnego później porozumienia sowiecko-alianckiego, czyli brytyjsko-angielskiego, bo to trochę, myślę, Beck z tyłu głowy miał i reagował tak, jak profesor Cyńskiewicz mówił podczas rozmów w Londynie. Kwestia związana z alternatywą polityki wobec... A to może, przepraszam, jeszcze jedną rzecz zapytam, bo pan ten problem rozpoczął, ja bym chciał go pogłębić. To w co grał Stalin w 1939 roku, bo ta gra Stalina nie jest taka wcale oczywista, bo on jednocześnie rozmawia z mocarstwami zachodnimi, ale jednocześnie już od lata 1939 roku wysyła sygnały do Berlina, że też jest gotów do rozmów. Co gra Stalin w tym momencie? Bo rzeczywiście my na to nie zwracamy uwagi, pewnie dlatego, że to była słabość, jak pan sam zwrócił, całej polskiej polityki tak pod koniec lat 30. stosunki ze Związkiem Sowieckim były na bardzo niskim poziomie. Te kontakty, ten dialog polityczny no ledwo miał miejsce, czy w ogóle można powiedzieć, że on został zredukowany i to świadomie, jak wiemy, przez polski MSZ. No jak się nie prowadzi dialogu z jednym z potencjalnych głównych wrogów, to trudno jest potem zgadnąć, jaka będzie jego polityka. W co grał Stalin wtedy? Jakie były jego cele i jaki był plan? Panie doktorze, nie trzeba tylko prowadzić dialogu, można też obserwować uważnie. I tu też nie działało to tak, jak należy. Pamiętajmy, że spora część operacji polskiej kilka lat wcześniej wymknęła się z postrzeżenia polskich dyplomatów. To jest rzecz opisywana już na szczęście w ciągu ostatnich kilku lat. Stalin grał przede wszystkim w osiągnięcie korzyści i mocniejsze włączenie się do europejskiej gry. Takim momentem jednak deklaratywnie początkowym w roku 1939 był zjazd partii, który obradował, zjazd WKPB, mający wielkie znaczenie wewnętrzne, bo to było podsumowanie tego etapu wielkiej czystki, ale także to słynne przemówienie, często pojawiający się cytat ze Stalina o niewyciąganiu kasztanów z ognia. Stalin wysyłał ewidentny sygnał do opinii publicznej, do Hitlera. Tam byli ludzie, ambasador Schulenburg znakomicie umiał czytać bolszewickie elementy retoryczne. Wejście do gry europejskiej. Bez Stalina i Związku Sowieckiego miało nie być regulacji bezpieczeństwa w Europie. Rosja, która była w jakimś stopniu odsunięta, nigdy nie udało się tak naprawdę nawet największym kompromisowcom ze strony mocarstw zachodnich, nawet w najlepszych czasach ofensywy uśmiechów Litwinowa, doprowadzić jednak do uznania Związku Sowieckiego mimo członkostwa w Radzie Ligi Narodów i tak dalej, za ten element. Tego chciała. I prosty sygnał wysyłała. Co więcej, to było na świecie bardzo mocno zrozumiałe. Ja tutaj schodząc z kolegą historykom, sam jestem historykiem, ale inny typ zawodu teraz uprawiam, schodząc z ich działki, powiem coś o mediach. Wszyscy sobie pod koniec roku 1938 zdawali sprawę, że tą wschodzącą gwiazdą roku 1939 będzie Stalin. Z jakiegoś powodu tygodnik Time później w roku 1939 przyznał mu tytuł Człowieka Roku, a nie Hitlerowi za jego agresję na Polskę. To on był człowiekiem, który był uważany za tego wyciągającego największe korzyści. I widziała to opinia publiczna, widzieli to alianci zachodni, zabierając się
na różny sposób do rozmów ze Stalinem, łącznie z tymi z góry przeznaczonymi do katastrofy PR-owymi rozmowami misji wojskowych, bo nas tak były właściwie planowane. Wiedział to Hitler. Mam wrażenie, że o ile nawet jeszcze i tu znowu nawiążę do siebie, Józef Beck zdawał sobie sprawę, że takie porozumienie może nastąpić w wypadku Brytyjczyków i Francuzów, co było dla Polaków, zwłaszcza po 1920 roku, jakoś zrozumiałe, bo znaliśmy, wiedzieliśmy, że jesteśmy dla Francji w dużej mierze sojusznikiem zastępczym, a dla Brytyjczyków też. O tyle nie uwierzył Beck nigdy chyba do końca w to, że mogło nastąpić porozumienie niemiecko-sowieckie. Z jakich powodów? Ma nieodpowiednia ilość wiedzy. Ciekawi mnie to bardzo, bo Józef Beck odbył jednak w latach 30. wizytę w Związku Radzieckim, prowadził tam rozmowy, przyjmował Litwinowa też w Polsce. Oni nigdy nie wysunęli wobec Becka retoryki, która kazała myśleć, że Sowieci z tego rezygnują, że Sowieci staną się nagle partnerem, który się nigdy z Niemcami nie porozumie. Ten wielki błąd. Jedna uwaga, bo profesor Cęckiewicz chciał tu jakiś ad vocem. Zanim przejdziemy do tej kwestii bezalternatywności, będziemy kontynuowali dalej dyskusję. Proszę krótko, profesor Cęckiewicz. Nie, właśnie ja nie polemicznie, ale paradoksalnie chciałem zwrócić uwagę na jedną okoliczność, bo tutaj pan doktor Jasina słusznie jak podjął się krytyki naszego ambasadora w Moskwie, Grzybowskiego, przynajmniej tak to zrozumiałem, i wprowadził również wątek no, niezwykle istotny, moim zdaniem kompletnie niedoceniony, chociaż pojawia się on w literaturze, ale tutaj żeśmy z panem doktorem Rakiem to prywatnie jakby wielokrotnie przedyskutowali, moim zdaniem w zniekształcony sposób przedstawiony, mianowicie mowa Józefa Stalina z marca 1939 roku na zjeździe sowieckiej partii. To, co się w literaturze polskiej na temat tej mowy pisze, w moim przekonaniu nie odpowiada przynajmniej w pełni treści całego tego przemówienia, które jest dostępne i po rosyjsku. Z tego korzystałem, ale później pan doktor Rak znalazł na jakiejś komunistycznej stronie całość tego przemówienia już w języku polskim. I to jest przemówienie zupełnie niesamowite, dlatego że Stalin jakby broni się, czy broni Związku Sowieckiego przed zarzutem, no, że Związek Sowiecki oczywiście ma jakieś imperialne interesy, ale przede wszystkim Stalin w kilku wątkach, zwłaszcza w takim jednym, bardzo mocno wyakcentowanym, broni III Rzeszy przed zarzutem niszczenia pokoju w Europie, oskarżając w gruncie rzeczy Wielką Brytanię i Francję o chęć zniszczenia tego porządku i że nawet Stalin dodaje, że Związek Sowiecki nie da się po prostu wciągnąć w grę, którą wprowadza Związek Sowiecki, czy usiłuje wprowadzić Wielka Brytania i Francja, która zmierza do tego, żeby poróżnić Związek Sowiecki z III Rzeszą. I teraz na czym polega ten paradoks? To chcę powiedzieć. Wszystko, co robił nasz ambasador w Moskwie, jest jedną wielką katastrofą. Jeszcze w sierpniu 1939 roku mówił o tym, że w przeciągu kilku lat najdalej Związek Sowiecki się rozpadnie. Kompletnie nic nie zauważał, niczego nie rozumiał w ogóle ze swojej misji. Inna kwestia w ogóle, czy cokolwiek, co on wysyłał do Warszawy, było czytane przez ministra spraw zagranicznych, no bo gdyby było czytane, no on powinien zostać w miarę szybko z tej placówki odwołany. No chyba, że po prostu jakby również minister Beck podzielał, że tak powiem, optymizm naszego ambasadora. Ale jedno Grzybowski paradoksalnie właśnie zauważył. To tą mowę Stalina. Notatka, którą wysłał do ministra spraw zagranicznych, ona jest opublikowana w tomie dokumentów polskich dokumentów dyplomatycznych, jest po prostu niesamowita, bo cała treść tej notatki mówi dokładnie o tym, o czym ja przed chwilą powiedziałem, a mimo tego jakby nie została jej treść zupełnie doceniona. I ostatnia kwestia, bo o tym zapomniałem powiedzieć w pierwszej turze. W latach 60. w Polsce wyszły
wydane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, jeśli się nie mylę, trzy tomy pamiętników Iwana Majskiego. Teraz będzie nowe wydanie tłumaczone chyba z angielskiego, wydane przez Bellone. No i szanowni panowie, tam jest opis rozmowy Iwana Majskiego z Chamberlainem na temat zamiaru brytyjskiego w stosunku do Rzeczpospolitej w kwestii gwarancji. To znaczy Chamberlain najpierw konsultuje gwarancje, które zamierza udzielić w czasie wizyty Becka w Londynie Polsce, konsultuje najpierw z Majskim. To jest bardzo plastyczny, dokładny opis rozmowy, zanim w ogóle Chamberlain pojedzie do Izby Gmin, a później jeszcze jest opis rozmów Iwana Majskiego z Halifaxem już po tej mowie w Izbie Gmin i po gwarancjach udzielonych Polsce. W tych zapiskach Iwana Majskiego jest mowa o tym, że Halifax powiedział po prostu, że w gruncie rzeczy Wielka Brytania czyni z Polski jakiś rodzaj tarczy politycznej czy militarnej po prostu. Polska innymi słowy, to już jest moja interpretacja, będzie krajem, będzie państwem, który jako pierwszy przyjmie uderzenie niemieckie. Nie wiem, Krzysztof Rak kiedyś mi powiedział, że ktoś cytował te pamiętniki Iwana Majskiego. Ja znalazłem tylko cytat w świetnej książce, jego w ogóle wyłączam, tego autora, z krytyki swojej, jeśli chodzi o te sprawy, o których tutaj mówimy, czyli Bogdana Musiała, ale jest to w innym kontekście cytowany pamiętnik, zresztą w oparciu o wydanie niemieckie. Natomiast to, co jest na wyciągnięcie ręki od lat 60., no jakoś nie funkcjonuje w polskiej literaturze. Znaczy ja, o ile się nie mylę, to mamy, w przypadku Majskiego mamy z jednej strony wspomnienia i one są rzeczywiście wydane, ale jeszcze jest ten dziennik i o tym pan profesor teraz mówi, o tym dzienniku i on będzie rzeczywiście, tak, no, dzisiaj rozmawiałem z wydawnictwem, które mi mówiło, że wydają, no ale czas covidowy no nie sprzyja, bo to edycja i tłumaczenie tego dokumentu no jest dosyć, dosyć kosztowne, ale mam nadzieję, że te dzienniki się ukażą i one rzeczywiście pogłębią naszą wiedzę. Wracamy do doktora Jasiny, bo przerwaliśmy. Ta kwestia, proszę jeszcze krótko przynajmniej o tej kwestii bezalternatywności, ale jeśli chce się pan odwołać do słów poprzednich profesora, też proszę bardzo. Ja tylko uzupełnię, że one rzeczywiście, te dzienniki Majskiego są tłumaczone z wydania angielskiego, przygotowanego przez amerykańskiego profesora pochodzenia rosyjskiego, Gabriela Gorodeckiego. Ja to swego czasu recenzowałem. Tam mam do tego bardzo dużo zastrzeżeń. To jest akurat edytor, że tak się wyjaśnię, bardzo idealizujący system sowiecki w latach 30., co nie powinno nas do końca zaskoczyć i co akurat wchodzi nam bardzo mocno na etap polityki pamięci, polityki historycznej. No, przepraszam, nawet można powiedzieć, że on wykonuje pewne zadanie Kremla w polityce historycznej, polemizując na przykład z tezami Suworowa, etc. Iwan Majski jest tam dość idealizowany również jako człowiek. Ale nie ma bez Iwana Majskiego rzeczywiście opisu tego, co robią Brytyjczycy w roku 1939, bo to jest bardzo aktywny wtedy ambasador, na przykład jego kolega w Paryżu nie był już tak aktywny. Ale bezalternatywność, no, to jest oczywiście bardzo ładnie, wszystko brzmi tak patetycznie, czy była alternatywa, czy nie. Jest ten taki koniec słynny filmu Rozmowy kontrolowane, gdzie generał wygłasza przemówienie i twierdzi, że zadaje się mu pytanie, czy do stanu wojennego musiało dojść. Widocznie musiało, skoro doszło. Ciężko jest troszeczkę wejść nam w proces myślowy Józefa Becka, czy on byłby w stanie podjąć inną alternatywę. Wiemy, że w roku 1939 minister Beck na pewno nie doceniał kierunku sowieckiego, o czym już mówiliśmy. W związku z tym też, myślę, nie mogła mu przyjść do głowy ta koncepcja polegająca na podziale państwa polskiego, na sojuszu niemiecko-sowieckim. Prawdopodobnie również tą rzeczą, która bardzo mocno za Józefem Beckiem stała, było przekonanie, no my teraz wiemy, że państwo polskie upadło w ciągu miesiąca, ale myślę, że zupełnie inaczej myślano o potencjalnej wojnie. Bez względu na dawane czy niedawane nadzieje ze strony Francuzów czy Brytyjczyków, przekonanie, że Polska znajduje się w sojuszu z dwoma największymi imperiami kolonialnymi ówczesnego świata. Nie do końca mentalnie zdawaliśmy sobie sprawę ze skali kryzysu już wewnętrznego Wielkiej Brytanii, który miał po wojnie to imperium doprowadzić do upadku, czy francuskiego, który był jeszcze mocniejszy.
oraz przedłużenie się wojny stanowczo nie kazało myśleć mu w takich kategoriach, więc na pewno nie było to myślenie o państwie, które może upaść w ciągu kilku tygodni po bardzo dzielnej walce naszego wojska. I w tym sensie polityka międzynarodowa układana przez Józefa Becka, te dwa sojusze, wydawały się mu na pewno bardzo racjonalnym działaniem. Tak to już bywa, że politycy się mylą. Niestety w tym wypadku to było pomyłką, która zaowocowała katastrofą całego państwa. Ja jestem jednak daleki od robienia z Józefa Becka grabarza Polski, gdyż uważam, że uwzględnił te wszystkie okoliczności, o których wiedział, i określony sposób myślenia, który miał jako minister. Notabene nigdy żaden minister spraw zagranicznych w Polsce nie miał tak indywidualnego, mocnego prawa kontroli nad polityką zagraniczną. Pamiętajmy, że jednak Józef Piłsudski de facto wyznaczył go na samodzielnego kierownika tego fragmentu istnienia naszego państwa. Myślę, że Józef Beck zdawał sobie też sprawę bardziej niż publicystycznie się nam czasami wydaje z wad relacji z Brytyjczykami czy z Francuzami. I tu jest kwestia już zupełnie odrębnej dyskusji na temat profetyczności i na temat ocen Władysława Studnickiego, bo myślę, że to jest zupełnie odrębna rzecz. Przejdziemy jeszcze, ale teraz skoro rozmawiamy na temat tej bezalternatywności, to patrzę tutaj na autora książki zatytułowanej Opcja niemiecka. I mam nadzieję, że on jednak, autor, czyli pan Piotr Zychowicz, wejdzie tutaj w polemikę. Ja bym chciał zapytać, jakie w 1939 roku albo w latach 1938-39 Polska miała opcje? Jakie miała wedle pana alternatywy? Bo wiem, że wedle pana miała. Nie wiem, co powiedzieć, ponieważ to nie wedle mnie, tylko po prostu miała. To jest fakt historyczny, bo gdyby Polska nie miała alternatywy, no to w ogóle dzisiejsza debata by się nie odbyła i w ogóle nikt by o tym nie dyskutował. I nie mówilibyśmy o dylemacie Becka, no bo skoro nie byłoby żadnej alternatywy, no to nie byłoby o czym rozmawiać, dyskutować, i on też nie miałby powodu, żeby sobie łamać głowę w roku 1939. Oczywiście alternatywa. No właśnie doszliśmy do wniosku, że tak się zastanawiamy, czy on łamał sobie głowę, czy za niego łamano sobie głowę, czy to Polska wybrała sojusz, czy sojusznicy wybrali Polskę. To takie wcale oczywiste nie jest. Nie, to znaczy nie można też przedstawiać tego tak, że Józef Beck był po prostu kłodą drewna, która płynęła z prądem wydarzeń, jednak dokonał zwrotu w polityce polskiej. To jest ten moment, o który pytał pan profesor Cęckiewicz w swoim wystąpieniu, czyli co się stało pomiędzy rozbiorem Czechosłowacji, w którym Polska wzięła udział. No dobrze, to odpowiedzmy najpierw, co się stało, bo to jest naprawdę kluczowe pytanie. To zanim zaczniemy mówić o tych opcjach, to widzę, że pan chce na to odpowiedzieć. Co się stało? Nie no, choć ja bym coś innego powiem. Ja może jeszcze bym zaczął w inny sposób, dobrze? Jeżeli się pan zgodzi. No, nie mam wyjścia, panie Piotrze. Proszę pan, żebym ja wszedł z panem doktorem Jasiną w polemikę, to ja wejdę w tą polemikę na kilku płaszczyznach. I pierwsza sprawa jest taka, że zanim zastanowimy się, no przede wszystkim wielka polityka to jest polityka mocarstw. I Polska tym mocarstwem nie była, ale zastanówmy się, jakie były cele tych mocarstw. I teraz tak, krótko. Jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, to uważam, że te cele były dużo bardziej poważne, niż przedstawił to dr Jasina. Krótko mówiąc, Związek Sowiecki i Stalin miał bardzo prosty cel. Pierwszy, za wszelką cenę uniknąć porozumienia polsko-niemieckiego, czy też nawet szerzej, porozumienia europejskiego i wojny takiego bloku przeciwko Związkowi Sowieckiemu, jeszcze nie daj Boże z Japonią. To było coś, co i to wyraźnie widać w książkach, w dokumentach sowieckich, jak oni sobie wyobrażali przyszły konflikt, to te wszystkie dokumenty, gry wojenne, które prowadzili, wyliczenia dywizji, zawsze brały pod uwagę to, że Polska będzie się biła po stronie Japonii i Niemiec, i ta wojna na dwa fronty spędzała sen z powiek Stalina. To był najgorszy scenariusz. Jaki był optymalny scenariusz? Scenariusz optymalny był taki, żeby wszystkie kraje kapitalistyczne wzięły się za łby. To znaczy, krótko mówiąc, żeby doszło do wielkiej wojny imperialistycznej, która zgodnie z nauczaniem Lenina miała skrwawić
mocarstwa zachodnie, czy też w ogóle mocarstwa kapitalistyczne, imperialistyczne, doprowadzić do wykończenia ich tej gospodarki, tych państw, do rozruchów rozmaitych, no i na gruzy świata kapitalistycznego miała wkroczyć Armia Czerwona i triumfalnie zaprowadzić tam wszędzie komunistyczny porządek. Proszę pamiętać, że Związek Sowiecki miał na celu transmisję ideologii komunistycznej na cały świat, a w pierwszym rzędzie do Polski, Niemiec i Europy itd., itd. Więc to jest cel Stalina. Cel Hitlera. Hitler, no i to świetnie pan opisał, panie Krzysztofie, w swojej książce, miał następujący plan. On miał dwóch arcywrogów w swoim takim światopoglądzie. Francję, no i oczywiście Związek Sowiecki. I Hitler miał pomysł taki, że rozpocznie wojnę, kiedy już oczywiście mówię o po tym, kiedy wojna nie wybuchła w trakcie kryzysu czechosłowackiego w 1938 roku, no to Hitler chciał zaatakować Francję i wówczas Polska, dlatego ta Polska mu była tak bardzo potrzebna, że miała mu zabezpieczyć plecy, spowodować, że ta jego flanka wschodnia będzie zabezpieczona przez sojusz z Polską, spacyfikować tą Francję, zniszczyć tą Francję i potem ruszyć na Związek Sowiecki w poszukiwaniu tego swojego Lebensraum, o którym już pisał w Mein Kampf. Oczywiście Polska wtedy już miała według jego planów aktywnie wziąć udział w tej rozgrywce i dopiero wówczas wejść po stronie państw osi do wojny ze Związkiem Sowieckim. Trzeci główny czynnik, Wielka Brytania. Wielka Brytania z kolei, i to widać bardzo wyraźnie w brytyjskich dokumentach dyplomatycznych, w literaturze anglosaskiej dotyczącej tej problematyki, Wielka Brytania widziała w Niemczech zagrożenie dla swojej dominacji światowej. Krótko mówiąc, Wielka Brytania kieruje się zawsze zasadą balansu siły, równowagi sił na kontynencie europejskim i zawsze niszczy i zwalcza to państwo, które może stać się hegemonem danym w Europie, a potem w naturalny sposób zagrozić szlakom morskim, komunikacyjnym i w ogóle pozycji Wielkiej Brytanii jako dominującego gracza na globie. Dlatego właśnie Wielka Brytania zniszczyła Napoleona, dlatego zniszczyła Wilhelma II i dlatego zdecydowała się na zniszczenie Hitlera. A nie dlatego, jak dzisiaj opowiada oczywiście propaganda, że Hitler był antysemitą. I teraz, były takie trzej główni gracze, no bo Francję możemy uznać, że miała interesy tożsame z angielskimi. I Polska musiała jakoś się w tej sytuacji odnaleźć i wybrać jakieś optymalne rozwiązanie. I teraz, wszystko wskazywało na to, mniej więcej do początku 1939 roku, że Polska zagryzie zęby i spośród tych rozwiązań, które ma do wyboru, przyjmie, no, tak jak pan określił to, opcję niemiecką. Tak? To znaczy Józef Beck, no, śladami Józefa Piłsudskiego, swojego mistrza, zdawał sobie sprawę, że Francuzi są słabi, że Francuzi są nastawieni defensywnie, tak jak zresztą Studnicki o tym pisał, że linia Maginota to jest linia nie tylko złożona z bunkrów i dział, ale jest to również linia psychologiczna, że Wielka Brytania jest daleko, że nie ma, że flotą nie wpłynie na Bałtyk i tak dalej, w związku z tym, że te mocarstwa nie tylko po pierwsze nie mają jak pomóc Polsce, ale po drugie te mocarstwa i Anglia i Francja, no przez bardzo długi czas w tej polityki lat 30. wprost przeciwnie, chciały Polskę złożyć na ołtarzu porozumienia z Niemcami, mowa o oddaniu korytarza i tak dalej. No i teraz zasadnicze pytanie jest takie, dlaczego ten Beck, który mówił, że Francja sprzeda nas za bułkę groszową, prawda, za jeden grosz, prowadził Polskę do wojny w oparciu o papierowe gwarancje brytyjsko-francuskie. Ja tutaj akurat zgadzam się z doktorem Jasiną, rzeczywiście, wpływ bez wątpienia miało to, co się działo z Czechosłowacją, to znaczy jednak rozwalenie do końca Czechosłowacji przez Hitlera i pewna nerwowość, która się pojawiła. Natomiast również to, że Józef Beck ewidentnie chciał wyciągać z tego sojuszu z Niemcami korzyści. I w tym przypadku zaolzie udział w rozbiorze Czechosłowacji to jest korzyść. Natomiast w momencie, w którym pojawiła się to propozycja niemiecka w październiku 1938 roku ostatecznego uregulowania
polsko-niemieckich stosunków, która zakładała, przypomnę, włączenie wolnego miasta Gdańsk do III Rzeszy. I przypomnijmy tutaj widzom, szczególnie młodszego pokolenia, że to było wolne miasto Gdańsk, więc to, co się dzisiaj panom opowiada, że mieliśmy oddać Niemcom Gdańsk, jest po prostu absurdalne, bo nie można oddać coś, czego się nie ma. Obecnie Gdańsk jest miastem polskim, ale wówczas w Gdańsku było kilka procent Polaków. Było to miasto niemieckie, mało tego, miasto hitlerowskie, ponieważ NSDAP miało tam znacznie mocniejszą pozycję niż niż w samej Rzeszy. I trzeci i drugi punkt, no to oczywiście autostrada eksterytorialna przez Pomorze, która była pomysłem polskim, wymyślonym przez polskich inżynierów, który miał być alternatywą dla niemieckiej propozycji, czy też żądania niemieckiego oddania Niemcom Pomorza. Krótko mówiąc, nie oddamy wam Pomorza, czyli tego słynnego korytarza, ale pozwolimy wam na przeciągnięcie tej autostrady, więc dojdźmy do jakiegoś kompromisu, prawda? W związku z tym ci Niemcy wystąpili z takimi propozycjami. I teraz Beck na to zgodzić się nie chciał. I zgadzam się tutaj z profesorem Cynckiewiczem, z panem również, że Józef Beck nie szedł na wojnę, kiedy zawiązywał sojusz z Francją i z Wielką Brytanią, bo to jest jedyne wytłumaczenie, jakie znajduje racjonalne jego polityki, tylko Józef Beck próbował zagrać, zablefować i krótko mówiąc uważał, że Hitler również blefuje. To znaczy Józef Beck miał nadzieję, że jeżeli powie twardo nie, zawiąże ten sojusz z Anglią i z Francją, to Adolf Hitler spojrzy na mapę i zobaczy, że Polska, inaczej, że Niemcy znalazły się w kleszczach. Z jednej strony Wielka Brytania, Francja, z drugiej strony Polska. I teraz proszę pamiętać, że w Niemczech po klęsce Wielkiej Wojny istniała psychoza wojny na dwa fronty. W sztabie, wszędzie. I teraz Józef Beck myślał w ten sposób. No to Hitler zobaczy, że grozi mu wojna na dwa fronty. Z jednej strony Polska, z drugiej strony Wielka Brytania i Francja. I Hitler się po prostu cofnie. Józef Beck prowadził swoją politykę nie tak, jak mówią jego apologeci, w stronę wojny, tylko wierzył naiwnie, że prowadzi ją w stronę pokoju i po prostu weźmie Hitlera na huki i go spacyfikuje. Józef Beck mówił, Hitler promenuje z 15 dywizjami po Europie, słabi przed nim się lękają, a silni mu ustępują. My tupniemy nogą i ten kapral się przestraszy. I teraz, na tym polega, teraz docieram do głównej sprawy, na tym polega główny błąd Becka, że rzeczywiście gdyby za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej znajdowało się morze albo ocean, to rzeczywiście tego typu rozwiązanie byłoby słuszne. Ale za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej znajdował się Związek Sowiecki. I Beck nie zrozumiał tego, że Hitler ma możliwość ucieczki, ma wyjście z tego okrążenia, w którym został zamknięty, w postaci oczywiście paktu z Sowietami. I tragedią Polski, i tragedią polityki Beck jest właśnie niezrozumienie tego, że różnice ideologiczne między państwami, w tym przypadku Hitlerem i Stalinem, nie stoją na przeszkodzie, tak jak jemu się wydawało, jest na to dużo dokumentów, w zawiązaniu pragmatycznego porozumienia politycznego. I teraz mówiąc nie Hitlerowi, Józef Beck sprowokował pakt Ribbentrop-Mołotow, sprowokował atak niemiecki i atak sowiecki na Polskę, rozbiór Polski i wszystkie straszliwe konsekwencje, które on przyniósł. I nie rozumiem, dlaczego dr Jasina powiedział, że zgadza się, że był to potworny błąd, zgadza się, że konsekwencje były apokaliptyczne, ale z drugiej strony właściwie o co mieć pretensje do Becka? No trzeba mieć pretensje do Becka, bo minister Rzeczypospolitej Polskiej, uczeń Józefa Piłsudskiego, który ignoruje groźbę sojuszu niemiecko-sowieckiego, tego strasznego scenariusza R plus N, o którym mówił Józef Piłsudski i tysiące razy to powtarzał i Beckowi, i wszystkim generałom, no coś ewidentnie grubo poszło nie tak. I to jest największy błąd Becka, to znaczy niezrozumienie tego, że Stalin się dogada z Hitlerem, że Hitler ma wyjście z tych kleszczy, w których Beck próbował go zamknąć. To znaczy niezdumiewająca arogancja i inaczej może przekonanie, że Polska może zablokować Niemcy na obu strategicznych kierunkach ich ekspansji. No bo proszę pamiętać, jakie są konsekwencje. Jeżeli Beck mówi nie Hitlerowi, to Hitler jest zablokowany w obydwu kierunkach swojej ekspansji. Nie może iść na Francję, ponieważ Polska nie gwarantuje mu bezpiecznych pleców. Nie może iść na Związek Sowiecki, ponieważ Polska stoi mu na drodze.
W związku z tym Hitler miał dwie rzeczy do wyboru. Mógł machnąć ręką na wszystkie swoje plany ekspansji, mógł powiedzieć, no to ten Beck okazał się ode mnie mądrzejszy, zagonił mnie w kozi róg, w Europie będzie pokój na najbliższe 100 lat, rezygnuję ze wszystkiego. Albo mógł Polskę rozwalić w drobny mak do spółki ze Stalinem. I na tym polega geniusz Studnickiego, na tym polega wielkość Władysława Studnickiego, że on w przeciwieństwie do Becka przewidział, że zrealizuje się ten scenariusz drugi, czyli tragiczny dla Polski. Józef Beck chciał tego, inaczej może, bo to słaby Składkowski akurat, ale Studnicki był za to poniewierany, wyśmiewany, chciano go zamknąć w Berezie Kartuskiej, jego książkę proroczą wobec nadchodzącej II wojny światowej, w której wszystko przewidział. Panie Piotrze, do Studnickiego zaraz przyjdziemy. Dobra, to ostatnie... Proszę, kończymy ten wątek. Zaraz panu oddam głos zresztą, jeśli chodzi o Studnickiego. Ja tutaj muszę oddać głos teraz panu... Panie Krzysztofie, tylko jeszcze dwie sprawy chcę powiedzieć, dobrze? Ale to szybciutko, bo nas czas goni. Dobra. Miałem odpowiedzieć na pytanie o alternatywę, więc krótko odpowiem o alternatywę. Oczywiście, że była alternatywa. Były trzy możliwości. Polska mogła poddać się Stalinowi całkowicie, położyć na plecach i zgodzić się na wszystko i stać się państwem komunistycznym, bo taka byłaby konsekwencja przyjęcia zgody na przejście Armii Czerwonej przez terytorium Polski. Mogła oprzeć polskie bezpieczeństwo na gwarancjach papierowych anglo-francuskich i to wiemy, jak się skończyło, czyli apokalipsą, utratą niepodległości na pół wieku, kilkoma milionami trupów, pożogą i zniszczeniem, albo zagryźć zęby, zgodzić się na włączenie Wolnego Miasta Gdańsk do III Rzeszy, wytyczenie tej nieszczęsnej autostrady, puszczenie, uwaga, Hitlera na Francję poprzez zabezpieczenie mu plecu, i spowodowanie w ten sposób, że wojna zaczęłaby się na Zachodzie, a następnie wspólny marsz na Związek Sowiecki, jeżeli oczywiście w tej dalszej części Polska chciałaby dalej realizować tę koncepcję. I teraz pośród koncepcji 1, 2, 3 oczywiście najlepszą dla i najmniejszym złem dla Polski była koncepcja numer 3, czyli jednak zgoda na te propozycje Niemców. Pan doktor Jasina, proszę bardzo. Jedna uwaga techniczna i jedna merytoryczna. Pierwsza, Wolne Miasto Gdańsk nie należało również do Niemiec. W związku z tym w języku dyplomacji nie było czymś, co już do Polski nie należało. Było obiektem do dalszych negocjacji. Ale było miastem niemieckim, panie doktor. Tak, ale w sensie, mówię o sensie polityczno-prawnym. Natomiast uwaga dalsza. Ja całkowicie rozumiem, przecież jestem ważnym czytelnikiem książki Piotra Zychowicza, tej ostatniej. Dlaczego on wybiera tą alternatywę. Ja nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, która z tych alternatyw była najlepsza, bo nie żyłem w roku 1939, ale nie jestem pewien, czy mentalność Hitlera, która tutaj bardzo dobrze była wspomniana przez Piotra Zychowicza, który nie był w stanie pozbawić się chęci do przemodelowywania świata według swoich projektów, umożliwiłaby trwanie Polski w tym sojuszu w ciągu następnych kilku lat i czy Polska nie padłaby jego ofiarą niejako przy okazji agresji na Związek Sowiecki. I druga rzecz, z punktu widzenia roku 1939 musimy sobie zadać też pytanie, pomijając fakt, że tak często bywa, że myśliciele nie są ministrami spraw zagranicznych, kto inny podejmuje decyzję. Nie Studnicki, a Beck. Czy w roku 1939 w Polsce, w takim, a nie innych okolicznościach politycznych, była w ogóle możliwa szansa przekonania polskiego społeczeństwa, bo dyktatury również są uzależnione od poparcia społecznego do takiej formy sojuszu z Niemcami. To jest pytanie, na które sobie musimy próbować udzielać odpowiedzi, na ile jest ona w ogóle możliwa, gdyż bez takiej społecznej zgody żadna tego typu alternatywa nie występowała. Ale to jest też dyskusja na przyszłość, nie tyle z uwagi na znaczenie tej alternatywy, ile z uwagi na to, czy ona była w ogóle możliwa do realizacji. Panowie, widzę, że profesor Cenckiewicz się nie zgadza, ale niestety ten wątek musimy kończyć, bo jesteśmy już naprawdę w dużym niedoczasie. Zwracam wam uwagę, że w jednej rzeczy się zgodziliśmy i to jest jakby efekt naszej dyskusji pozytywny, bo dyskutujemy po to, żeby dojść do pewnych pozytywnych momentów. I zgodziliśmy się chyba z tym, że Józef Beck na początku 1939 roku jednak uważał, że uda mu się wyjść z tej opresji, z tej geopolitycznej opresji, w której znalazła się Polska, że jednak Hitler blefuje i on też zablefował po to, żeby właśnie
wojny nie było. I uważam, że to jest ciekawy moment i wnoszący coś do wiedzy o Becku i polskiej polityce roku 1939. Ale przypominam, drodzy panowie, że dyskutujemy również nie tylko o wstępie profesora Cęckiewicza, ale również o samej książce, a mianowicie Władysława Studnickiego, Polska za linią Kerzona. No i muszę tutaj zwrócić się najpierw do autora książki pod tytułem Germanofil. No to jest świetna okazja, że mamy go wśród nas. Panie Piotrze, jak pan ocenia tę książkę, bo to jest ostatnia chyba książka Studnickiego. Czy Studnicki pod koniec życia zmienił swoje poglądy? I tutaj mam bardzo ważną, panowie, uwagę. Mówimy po 5 minut, naprawdę proszę już się skracać, bo jesteśmy, żeby ten nasz plan tej naszej dyskusji, żebyśmy mogli zrealizować, teraz jest potrzebna dyscyplina, krótkie, żołnierskie wypowiedzi. Nie muszę tego mówić profesorowi Cęckiewiczowi, który jest szefem Wojskowego Biura Historycznego. Mówię to do pana Piotra i do pana doktora Jasiny, którzy są czystymi. A, to przepraszam. Panie Piotrze. Dobrze, to ja chciałbym powiedzieć, że z wielkim bólem muszę się zastosować do pańskiego rozkazu wojskowego, gdyż oczywiście, jak się państwo wszyscy domyślacie, którzy nas oglądają i panowie, miałem ochotę polemizować z doktorem Jasiną w nieskończoność, a propos tym razem społeczeństwa i roli społeczeństwa, opinii publicznej i tak dalej w polityce. Nie zrobię tego, gdyż będę się słuchał doktora Raka jak żołnierz. I przechodzę. To nie uciecze, panie Piotrze. Dobrze, tak. I przechodzę oczywiście do książki Polska za linią Kerzona. Przede wszystkim wielkie, wielkie podziękowanie dla Nowej Konfederacji, że zdecydowaliście się państwo wydać tą książkę. Podziękowanie i moje uznanie dla profesora Sławomira Cęckiewicza, który rzeczywiście napisał inspirujący, fenomenalny wstęp do tej książki. Wydawało mi się, że już przejrzałem wszystko, co się da, że zajrzałem do wszystkich pamiętników dotyczących Studnickiego, a jeszcze wiele rzeczy mnie zaskoczyło i to wielkie uznanie do pana profesora, świetny, świetny wstęp. Sama książka. Jest to, drodzy państwo, przede wszystkim ostatnia książka Władysława Studnickiego, wydana w roku 53, roku jego śmierci, pośmiertnie. On oczywiście pracował nad nią bardzo długo, właściwie od końca II wojny światowej. Ja mam wobec tej książki mieszane uczucia. To znaczy ona jest książką bez wątpienia człowieka jest książką człowieka pogrążonego w rozpaczy. Człowieka, który ma poczucie, że przegrał, że jego koncepcja poniosła fiasko. Bo pamiętajcie państwo, panowie, że Władysław Studnicki był przekonany, że Polska ze swoimi ziemiami wschodnimi jest Polską antyrosyjską, czy też antysowiecką. I co za tym idzie, Polską opartą o Zachód, o Niemcy. Natomiast Polska pozbawiona swoich ziem wschodnich, a za to Polska, do której by zostały dołączone jakieś terytoria niemieckie, jest Polską antyniemiecką i siłą rzeczy orientującą się na Związek Sowiecki, na Moskwę jako gwaranta tych nabytków terytorialnych. Czyli krótko mówiąc, Polska ze swoimi ziemiami wschodnimi jest Polską rosyjską, Polska ze swoimi ziemiami wschodnimi jest Polską niemiecką. I teraz, w wyniku II wojny światowej Polska utraciła te ziemie, które Władysław Studnicki kochał najbardziej, czyli ziemie wschodnie. I gwarantem Azo z kolei dostała tak zwane ziemie odzyskane, czyli część Niemiec, Prusy, Dolny Śląsk, Szczecin i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście zgodnie z tą teorią Studnickiego to jest katastrofa i tragedia. No bo i taka też była kalkulacja Stalina, dodajmy. To znaczy Stalin no przecież nie dlatego dał Szczecin Bierutowi, że go tak kochał, prawda? Czyli nie dlatego, jak twierdzą nasi romantycy, że takie wrażenie na nim zrobiło powstanie warszawskie, i dostaliśmy to, dostał to PRL w prezencie, tylko dlatego, że oczywiście po pierwsze chciał wysunąć jak najdalej Imperium Sowieckie i jego terytoria, a nie wiadomo jeszcze było, co się stanie z Niemcami, a po drugie właśnie po to, żeby na zawsze przywiązać Polaków do rydwanu sowieckiego, bo Polacy przecież by mieli według zamysłu Stalina trząść łydkami przed rewanżystami niemieckimi i w ten sam sposób kalkulował Studnicki.
I teraz tu jest słabość tej książki, to znaczy Studnicki w takiej rozpaczy proponuje, odwróćmy to wszystko z powrotem, prawda? To znaczy ideałem byłoby próba przywrócenia sytuacji sprzed roku 39, czyli wszyscy wracają do siebie, tak? Polacy z powrotem dostają Wilno i Lwów, Niemcy z powrotem dostają Szczecin, Olsztyn i Wrocław, ale jest jeden problem, to znaczy dokonały się te olbrzymie przecież przesiedlenia, prawda? I zostały przesiedlone miliony ludzi ze wschodu na zachód. I Studnicki tutaj jednak ze zdumiewającym brakiem realizmu mówi, no to wsadźmy ich z powrotem w pociągi, niech wracają, prawda? A jest rok 53 i to mi się wydaje rzeczywiście trudne sobie do wyobrażenia, przecież ci ludzie się już tam pourządzali. Nie jest pewne, czy w ogóle by chcieli wracać akurat, bo to wszyscy by wyjeżdżali na wschód, prawda? I Niemcy, i Polacy. No w związku z tym trudno mi sobie wyobrazić taką operację i najsłabszy punkt książki, do tego docieram, to jest ten punkt, w którym Studnicki mówi, co zrobić z Ukraińcami. To znaczy Studnicki niestety był, nie tylko był tak jak ja, przeciwnikiem nacjonalizmu ukraińskiego, banderyzmu i tak dalej, ale w ogóle nie przepadał za Ukraińcami jako takimi. I Studnicki proponuje, żeby wszystkich Ukraińców z Galicji Wschodniej i z Wołynia wyrzucić do Związku Sowieckiego. To mówimy o milionach ludzi, prawda? No i oczywiście to jest bardzo bezwzględny postulat, bo ile jeszcze Polacy i Niemcy, powiedzmy, że mieliby gdzie wracać, tak, teoretycznie, no to w ogóle pomysł, że kilka milionów ludzi po prostu wyrzucić do Związku Sowieckiego Ukraińców jest trudny do zaakceptowania. I Studnicki w jednym z listów, który pan profesor Cęckiewicz swego czasu publikował, mówił, zbrodnia wołyńska jest nie do wybaczenia, prawda? To za karę to zrobimy. No i trudno nie zauważyć, że pewne zbrodnie były nie do wybaczenia, inne do wybaczenia w przypadku Studnickiego, w zależności od tego, co mu tam politycznie pasowało. I więc to jest minus. A teraz pozytyw tej książki, to mi się bardzo z kolei w tej książce podoba, to jest jednak pewne realistyczne spojrzenie na dwie rzeczy. Po pierwsze, trzecia wojna światowa. I tutaj Studnicki mówił tak, wszyscy jesteśmy zwolennikami trzeciej wojny światowej. I ja, i Anders, i emigracja, i żołnierze wyklęci i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajcie, drodzy Polacy, i tutaj jest element realistycznego myślenia, że jeżeli dojdzie do trzeciej wojny światowej, to główną armią lądową, która będzie atakowała Polskę komunistyczną i szła na zachód, będzie armia niemiecka, bo takie są plany anglosasów i nie można sobie wyobrazić wojny zachodniej Europy bez udziału Niemców. I teraz bądźmy realistami i pamiętajmy, że Niemcy będą brali udział w tej wojnie i co się stanie, jak ta niemiecka armia amerykańska i angielska wejdzie do Szczecina i do Wrocławia, prawda? No jest to jakiś problem. I to był pierwszy punkt, którym nikt inny się nie liczył, bo wszystkim się wydawało, rozumiem, że Niemcy nie wezmą udziału w tej trzeciej wojnie światowej u boku anglosasów, a już przecież pierwszy plan Churchilla, słynna operacja Unthinkable, brał pod uwagę właśnie błyskawiczne wypuszczenie Wehrmachtu z obozów jenieckich, uzbrojenie i puszczenie na Sowietów u boku US Army, prawda? No, Polacy w ogóle udawali, że tego problemu nie ma, a Studnicki był jedynym, który mówi, że ten problem będzie i prawdopodobnie Niemcy za udział w III wojnie światowej przeciwko Sowietom zażądają zwrotu Szczecina na przykład, prawda? I trzeba się z tym pogodzić, trzeba ten Szczecin im oddać, no i oczywiście starać się wywalczyć Lwów. I tutaj jest już element realistycznego myślenia. I trzecia sprawa, i to jest najważniejsza rzecz, to znaczy Studnicki, i to jest mi bardzo bliskie, stawia przed Polakami w tej książce następującą alternatywę. Europę czeka zjednoczenie, pisze Studnicki. I tu znowu dotykamy jego profetyzmu. Europa prędzej czy później będzie zjednoczona. I prędzej czy później w tej zjednoczonej Europie oczywiście... Zwróćmy uwagę, ona już się zaczęła jednoczyć, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, i już ten układ wchodzi w życie, prawda? Tak. Ale on uważa, że może inaczej, że przed Polską stoją dwie alternatywy. Albo Polska będzie częścią Federacji Europejskiej pod wodzą Niemiec, albo Polska będzie pod butem Sowietów, albo Rosji. Bo to są te dwie alternatywy, które stoją przed wszystkimi państwami naszego regionu. I zwróćmy uwagę, że moim zdaniem było to słuszne przewidywanie, no bo w 91 roku, kiedy padła komuna, no wszystkie te państwa rzeczywiście przed taką alternatywą stanęły, tak?
Białoruś... Tutaj pokazuję, że mam coś tutaj na ręku. Dobrze, Białoruś wybrała wschód, myśmy wybrali zachód. Krótko mówiąc, ta alternatywa, która stała się Polakami, którą Studnicki zarysował, moim zdaniem była słuszna, ona jest aktualna obecnie i jedną z najważniejszych nauk Władysława Studnickiego, bo do tego zmierzam, jest to, że Polska ma dwa wybory, albo Niemcy, albo Rosja. I należy się z tym pogodzić i wybierać. Studnicki wybierał Niemcy, ale na pewno wyborem dla Polski nie są odlegli egzotyczni sojusznicy w postaci, nie wiem, Burkina Faso, Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy nie wiem, Wielkiej Brytanii. Ja zapomniałem o tym powiedzieć, że pan Piotr jest również autorem posłowia do tej książki i może to i dobrze, bo nie zareklamował tej książki, tak jak chyba ona na to zasługuje. Ja nie chcę, żeby wydawnictwo Nowa Konfederacja miało do nas pretensje, tak więc zwracam się do pana profesora. No, panie profesorze, dlaczego tę książkę trzeba przeczytać? No właśnie, ale ja znajduję się w trudnej sytuacji, bo bym musiał ze swoim przyjacielem Piotrem Zychowiczem wejść w polemikę, bo przepraszam, ale wydaje mi się... pod warunkiem, że 5 minut. Ale wydaje mi się, że Piotr Zychowicz przeczytał przynajmniej ostatni rozdział tej książki, czyli ten właśnie profetyczny, jak to powinno wszystko się w tej Europie i w naszej części ułożyć i jak powinna wyglądać sprawa polska w tej jednoczącej się Europie. Piotr zachował się tak, jakby tego dokładnie nie doczytał, bo jednak ten element amerykański, to jest właśnie profetyzm Studnickiego, się tam pojawił. Mianowicie od tej pory orientacja proniemiecka jest częścią orientacji proamerykańskiej i odwrotnie. Z uwagi na to, że według Studnickiego Stany Zjednoczone, no to oczywiście było widoczne w tamtym czasie, to nie było akurat profetyczne, Stany Zjednoczone stały się faktycznym właścicielem Europy Zachodniej i one stymulowały kontynent europejski politycznie do integracji. I on uważał, że to jest dobre, że to jest bardzo dobre. Ale że, i to jest słuszne akurat właśnie, że Stany Zjednoczone w tym regionie świata postawią na Niemcy. I że jakby jeśli Polacy chcą mieć dobre relacje z Ameryką, to muszą mieć dobre relacje z Niemcami. Niemcy będą jakby w imieniu Stanów Zjednoczonych integrowały Europę Środkowo-Wschodniej, w Europę Środkowo-Wschodnią i to te poszczególne państwa Europy Środkowo-Wschodniej staną się no, zależne również gospodarczo od wzrastającej, też to przewidywał, siły, potencjału gospodarczego Niemiec. I to jest moim zdaniem no, myśl tak trafna, tak fantastyczna, tak prawdziwa, bez względu na to, co o tym teraz sądzimy, o tej sile Niemiec i roli Niemiec w Unii Europejskiej, to naprawdę tak się w dużej mierze oczywiście wydarzyło. I jeszcze jeden element, no on jednak, to już nie jest profetyczne, ale no marzył o tym, że Związek Sowiecki zostanie rozbity, zostanie pokonany. I jakby warunkiem tego powrotu Polski czy Polaków na kresy jest zniszczenie Związku Sowieckiego. I ostatni element, niezwykle ważny, mianowicie ta książka jest wykładem geopolitycznym, geostrategicznym znaczenia ziem wschodnich. Paradoks polega na tym, że jest to wykład geostrategii ziem wschodnich w sytuacji, w której one są częścią Rzeczpospolitej i alternatywy, to znaczy czym są polskie ziemie wschodnie w strategii sowieckiej, czyli wyprowadzenia dwóch, jak to on mówi, faktycznie w całym okresie istnienia Układu Warszawskiego była mowa o trzech kierunkach natarcia, czyli północnym, centralnym i południowym na cały kontynent europejski. On mówi o dwóch, ale generalnie zasadniczo się w ogóle nie myli i że koncentracja sił zbrojnych całego głównego uderzenia na zachód zostanie sowiecka, koncentracja zostanie jakby skupi się na byłych ziemiach wschodnich, byłych kresach wschodnich Rzeczpospolitej. Niedawno był program
który żeśmy robili razem z Piotrem Zychowiczem, mówiliśmy o tym, jak wyglądały plany sowieckie ataku na zachód i rzeczywiście koncentracja tak zwanego drugiego rzutu strategicznego miała miejsce na obecnych ziemiach białoruskich i ukraińskich, ale faktycznie po prostu na kresach wschodnich. Skąd ten człowiek rozumiał te prawidła geostrategii, czyli również strategii wojskowej, skąd miał to zrozumienie w ogóle dla tych kierunków ekspansji sowieckiej? Oczywiście znam jego erudycję, ta książka zresztą jest tego potwierdzeniem. No to trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale to jest po prostu tak trafne, że aż wydawałoby się wręcz fantastyczne. I chcę powiedzieć już zupełnie na koniec, że oczywiście środowisko na przykład czasopisma, pisma Lwów i Wilno postulowało to samo co Studnicki, czyli po prostu powrót Polski na kresy. Środowisko kultury paryskiej złamało się w tej kwestii i uważało po prostu, że tego powrotu nie ma. Ale jeden jest człowiek, który dokonał dogłębnej, historycznej i bieżącej ze swojego punktu widzenia analizy znaczenia tych ziem kulturowej, politycznej, militarnej i wreszcie tego, o czym my nie chcemy w ogóle w Polsce mówić. Tego, że linia Kerzona nie jest pomysłem Lenina, nie jest pomysłem Stalina, tylko jest elementem stałej, permanentnej zdrady Zachodu, który to Zachód chciał zawsze tę ziemię Polsce tak naprawdę odebrać czy poświęcić na ołtarzu swoich relacji z najsilniejszym według Zachodu graczem w tej części świata, czyli z Rosją czy później Związkiem Sowieckim. Ja chciałem teraz zadać pytanie doktorowi, ale króciutko, naprawdę minutka. Ja chcę tylko powiedzieć, że czynnik amerykański w Europie jest czynnikiem przejściowym, prawda, a czynnik niemiecki stałym. To znaczy Amerykanie raz w Europie są, raz ich nie ma, a Niemcy są zawsze. I w tym kontekście miałem na myśli, że w ogóle w myśli politycznej Studnickiego bardzo często projekt Federacji Europejskiej jest jednak projektem konkurencyjnym do tych dwóch wielkich potęg Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych. Ale na to, a co do tematu ziem wschodnich, no to Władysław Studnicki rzeczywiście był, to była jego główna, powiedziałbym, idea fixe, prawda, ziemie wschodnie, we wszystkich jego artykułach to się pojawia i on wskazywał, to już tak doprecyzuję tylko jedną rzecz, na te dwa kluczowe strategiczne kierunki. Jeżeli Polska ma Galicję Wschodnią, Lwów, Stanisławów i tak dalej, to blokuje ekspansję sowiecką w stronę Rumunii, Bałkanów i tak dalej, i tak dalej. Polska z Wilnem i z ziemiami północno-wschodnimi z kolei blokuje ekspansję sowiecką na północny wschód, czyli na państwa bałtyckie i Finlandii. I to jest taka jego podstawa, jego światopoglądu, która już pojawiała się w książkach z lat 30. System polityczny Europy, a Polska, więc w pewnym sensie Studnicki był do końca życia tutaj wierny tej idei. Panie Piotrze, wyjdę ze swojej roli, pozwolicie mi, minutkę. No nie mogę się zgodzić z tezą, że Ameryka raz jest, raz nie jest. Jeśli popatrzymy na ostatnie 100 lat, to Ameryka jest cały czas, nawet w tym okresie międzywojennym, ona jest gospodarczo i trzyma Europę tymi kredytami za szyję i jest głównym decydentem europejskiej polityki. I dlatego chcę przejść do doktora Jasiny, I przejść, żebyśmy nawiązując do tego, co mówi profesor Cęckiewicz, wskazując na ten profetyzm Studnickiego, na wskazanie znaczenia relacji niemiecko-amerykańskich dla polskiej polityki zagranicznej. Panie doktorze, bo to już ostatnia jest runda, czy to jest lekcja dla polskiej polityki zagranicznej dzisiaj, czy przypadkiem nie powinniśmy tego dokładnie przeczytać i nad tym się zastanowić? Jakie jest pana zdanie? Kilka zdań z przywileju jeszcze o książce. Ona rzeczywiście jest bardzo dobrym dziełem historycznym, pokazującym rzeczywiście coś, o czym się w Polsce bardzo różnorodnie pamięta, bo się próbuje to, jak się jest czasem na lewo wyprzeć, a jak się jest na prawo zmitologizować znaczenie tego, co się działo na tak zwanych kresach, miejscach za linią Kerzona. Te słowa nie pasują. To się składało z bardzo wielu różnych miejsc o bardzo różnym aspekcie. Lwów to właściwie miasto tak samo ważne dla historii Polski jak Warszawa czy Kraków, a dworki nad Berezyną to coś jeszcze zupełnie innego. To był też pierwszy przypadek, że właściwie
Władysław Studnicki zrobił coś, co ci ludzie, z którymi walczył w 1939. On chciał dostosować rzeczywistość świata do swoich marzeń, do powrotu, do tej rzeczywistości, która istniała kiedyś. Stąd te jego być może opisy powrotu do świata, który już wtedy przestał istnieć. A co do wniosków, czyli już poważniej. Każda forma polskiej polityki zagranicznej, jakiejkolwiek, z kimkolwiek, jest wyłącznie funkcją dwóch polskich polityk. Polityki wobec Niemiec i polityki wobec Rosji. To są te dwa państwa, z którymi, których istnienie, których polityka, których oddziaływanie na nas stanowi o polskim być albo nie być, o dobrostanie, że tak się powiem, użyję mądrego stanu naszego państwa, jego możliwościach. I polityka polska wobec Stanów Zjednoczonych jest funkcją polityki niemieckiej, bo nie ma nic gorszego niż oddanie się sojusznikowi na dobre i na złe, być od niego uzależnionym. Polska uzależniona po 1945 roku od Związku Sowieckiego nie mogła nic zrobić z tym drugim rzutem, który stał na terenach ziem białoruskich i ukraińskich. Stawałaby się ofiarą wojny atomowej. Sowieci mogli robić w zależności od swoich aktualnych sesji politycznych różne rzeczy nam tak, jak chcieli. To było inaczej ze Stalina, inaczej ze Breżniewa, ale to jest ciągle to samo. I tak samo jest z Niemcami. My nie możemy oddać się przecież naszym niemieckim przyjaciołom na dobre i na złe, podporządkować, ulec. Musimy jednak dbać o to, żeby Niemcy nie stały się dominującym całkowicie w Europie mocarstwem. Mocarstwem, które może robić coś, cokolwiek zechce. Mocarstwem nie liczącym się z naszymi interesami, bo mimo wszystko jednak interes Polski zawsze jest ważniejszy niż dobrego sojuszu z którymś z tych najważniejszych dwóch sojuszników. Stąd obecność Amerykanów w Europie jest dla nas tym środkiem najważniejszym, bo ona nas broni i przed Rosjanami, ich obecność, nie mówimy tutaj już o w ogóle bardziej perspektywicznej kwestii wojennej, ale także przed amerykańską dominacją. I tak samo jest z Unią. Stąd wszystkie te nasze polskie pomysły, aby Unia nie była jednak wyłącznie funkcją polityki Niemiec, aby Niemcy, ewentualnie sojusz niemiecko-francuski w niej nie rządziły tak jak chcą, są także na to obliczone. To nie jest wrogość wobec Niemiec, to jest po prostu zapewnianie Polsce lepszego miejsca w tej relacji, lepszego miejsca w tym sojuszu, na co sobie możemy w obecnych czasach pozwolić, bo jednak Niemcy odróżniają się w sposób znaczący od Rosji. Nie są militarnie agresywnym państwem napadającym na swoich sąsiadów, są państwem demokratycznym, są państwem, w którym, to jest akurat nasz największy błąd, nie umiemy ciągle zbudować dobrego środowiska lobbyingowego, a moglibyśmy to robić. I są przykłady, że jak Polacy się do czegoś zabiorą dobrze, to można jednak z Niemcami w wielu sprawach się porozumieć. Nie ma tutaj tak całkowitej ściany, jaka jest, zwłaszcza w wypadku putinowskiej Rosji, która chce od Polski uzyskać tylko to, co chce, a nie iść na żadne kompromisy, nawet jeżeli je maskuje. I to są te rzeczy, o których mówimy. Niemcy i Rosja i nic więcej się dla nas nie liczy. Nawet relacje z Australią to jest funkcja tego. Ja mam nadzieję, że pokazując zegarek źle nie skończę. Panie Piotrze. Ja? Jak? Tak, tak. Pan. Jesteśmy tu i teraz. Czy możliwe jest dzisiaj bycie germanofilem? A na czym polegałaby dzisiaj polityka proniemiecka, czy na czym polegałaby dzisiaj opcja niemiecka? Muszę pana o to zapytać, autora tak ważnych książek historycznych. Dobrze, to jeszcze tylko jedna rzecz taka, bo wie pan, mam takie poczucie, że zawstydził mnie pan, bo ja też uważam, że książkę Polska poza linią Kerzona należy przeczytać i jest to rzeczywiście lektura fascynująca, natomiast to nie zmienia faktu, tak jak powiedziałem, że ma ona... Dobrze pan mówi, bardzo dobrze. Elementy, ale jeszcze zaznaczę jedną ważną rzecz, a propos tego, co mówił profesor Cęckiewicz. Zwróćcie panowie, że bardzo często na emigracji mówiono, że Polska musi wrócić do swoich granic na wschodzie, prawda? Wilno, Lwów. Ale jednocześnie nabierano wodę w usta w sprawie Szczecina, Wrocławia i Olsztyna, czyli krótko mówiąc, wierzono w to, że Polska może mieć i Wrocław, i Szczecin, i Lwów, i Wilno, prawda? No to jest taki patriotyczny ideał, który wówczas tam jakby wskazywano. I na tej jednej rzeczy, jeżeli chodzi o tak zwane ziemie odzyskane, no to bardzo duża część emigracji londyńskiej i w ogóle emigracji niepodległościowej mówiła takim samym głosem jak komuniści. Panie Piotrze, proszę odpowiadać na pytanie, bo dobrze, pan traci czas. Bo potem albo, będę... albo. Dobrze, albo, albo. Albo taka będzie Polska z tym, albo z tamtym i w tym też się nie mylił. Dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o germanofilię, to krótko mówiąc, ja w przeciwieństwie do Władysława Studnickiego uważam, że polityka jest bardzo elastyczna. To znaczy Władysław Studnicki uważał, że są pewne czynniki stałe w polityce. Polska ma stałych antagonistów
i ma stałych przyjaciół. Niezależnie od po prostu, że geografia determinuje stosunki międzypaństwowe na zawsze. Tymczasem mi jest bliższa koncepcja, którą jakby uczeń Studnickiego rozwinął, czyli Adolf Boheński, że to może być zmienne, że dziś twój przyjaciel może być wrogiem, jutro twój wróg może być twoim przyjacielem. I teraz ja uważam, że Polska, i tu zgadzam się z doktorem Jasiną, ma tak na dobrą sprawę dwie alternatywy, albo Niemcy, albo Rosja. I to też mówił Studnicki, Dmowski, Piłsudski, wszyscy twardo stąpający po ziemi polscy mężowie stanu. I uważam, że obecnie, jeżeli mamy do wyboru Rosję lub Niemcy, no to jest oczywiste to, że trzeba wybrać Niemcy. Studnicki w swoich koncepcjach bloku środkowoeuropejskiego, który lansował już w latach 30. i do końca życia był im wierny, mówił o tym, że Polska, jeżeli wejdzie w skład federacji, której rządzić będą Niemcy, to zyska nie tylko bezpieczeństwo, ale zyska również technologię, zyska również pewną kulturę prawną, organizację, przesiąknie tym całym duchem Zachodu, bo jak mówił, wpływy zachodnie uważamy za korzystne, wpływy wschodnie za niekorzystne. Wiem, i teraz. To pan zobaczy, ja tylko nie tylko zegarek no. pokazuję. Krótko mówiąc, i wydaje mi się, że historia ostatnich, i to teraz pozytywna rzecz, dobrze? To znaczy Studnicki Ale umierał... naprawdę proszę kończyć. Dobrze, Studnicki umierał w 53 roku w poczuciu porażki i klęski swojej koncepcji. Polska była sowiecka ze Szczecinem bez Lwowa. Natomiast w roku 91, kilkadziesiąt lat po jego śmierci, jego koncepcja się zmaterializowała. Czyli Polska weszła do Europy i do świata zachodniego przez bramę brandenburską. I Niemcy, no podpisaliśmy z Niemcami traktat o dobrym sąsiedztwie i Niemcy stały się rzeczywiście naszym modelem rozwojowym. Krótko mówiąc, historia ostatnich lat 30 potwierdza to, że Polska w związku z Niemcami zyskuje, a nie traci. Co nie zmienia faktu, że w przyszłości stosunki mogą się zepsuć i wtedy będzie trzeba szukać, gdzie indziej sojusznik. To była bardzo dobra puenta. Proszę Państwa, ja bardzo Państwa przepraszam, ale nam dyskusja się przedłużyła, a pan doktor Jasina nas pewnie będzie musiał opuścić w trakcie, kiedy oddam głos panu profesorowi Cęckiewiczowi, to pozwolę sobie bardzo panu doktorowi Jasinie podziękować za dzisiejszą dyskusję. I panie profesorze, teraz do pana. Jakie wnioski mamy wyprowadzić z tej historii, historii, o której do tej pory rozmawialiśmy? Ma pan tylko 5 minut, nie więcej. Proszę trzymać się czasu. I czego uczy nas historia, panie profesorze? No, ja się pewnie wyrobię. Powiem w ten sposób. To, co jest aktualne w tej książce, to na pewno zagrożenie rosyjskie. Bo jeśli byśmy przyjęli, że no, wprawdzie się Studnicki pomylił w kwestii powrotu Wilna i Lwowa w granice Rzeczpospolitej, to sam fakt istnienia państw bałtyckich czy wolnej Ukrainy no, zbliża nas jakby do jego konceptu odepchnięcia Rosji daleko, powiedzmy, od granic Rzeczpospolitej, wypchnięcia może nawet po prostu gdzieś do Azji i zbudowania wokół Polski jakiegoś takiego kordonu bezpieczeństwa. To po pierwsze, moim zdaniem to jest jakby najistotniejsze. I teraz w tym kontekście oczywiście integracja europejska, Polska w Zjednoczonej Europie, obecność Stanów Zjednoczonych w Polsce, to wszystko jest wartością, bo wszystko to należy oceniać przez pryzmat zagrożenia rosyjskiego. Bo alternatywą dla integracji europejskiej, politycznej integracji gospodarczej europejskiej, dla potencjału europejskiego i dla potencjału militarnego amerykańskiego, czyli w gruncie rzeczy natowskiego, jest tylko Federacja Rosyjska ze swoim konceptem. I to oczywiście moim zdaniem jakby wypływa również z lektury ostatniej książki Władysława Studnickiego, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma już Niemiec takich, które znał przed pierwszą wojną światową, po pierwszej wojnie światowej, w latach 30. Władysław Studnicki, nie ma też Polski takiej, jaką my znamy po prostu
właśnie z okresu międzywojennego, czy nawet takiej idealnej Polski, o której sobie byśmy marzyli, takiej niepodległej w 100%, niezależnej od nikogo, mogącej po prostu gdzieś tam lawirować między różnymi światami, zachodnim, wschodnim, południowym czy północnym. Takiego świata po prostu już nie ma i to wbrew pozorom powoduje szereg nowych zagrożeń, no bo co jest niemieckiego dzisiaj w niemieckiej polityce? No może niemieckie w niemieckiej polityce jest to, co dotyczy obrony pewnego stanu posiadania gospodarczego, pewnej ekspansji gospodarczej, ale Niemcy, które kwestionują własną historię, które no, narzędziami państwowymi tą historię w jakimś sensie ośmieszają, Niemcy lewicowe, Niemcy liberalne, które stają się, można powiedzieć, eksporterem różnych strasznych lewicowo-liberalnych ideologii, przez ten pryzmat patrzą między innymi na Polskę w ogóle, na stosunki panujące obecnie w Polsce, no to chyba nie są do końca Niemcy. Tworzą, można powiedzieć, międzynarodówkę lewicowo-liberalną i jakby w tym kontekście obawiam się zmian politycznych w Stanach Zjednoczonych, że znów jakby Berlin stanie się strategicznym, takim również ideologicznym sojusznikiem nowej administracji amerykańskiej, co no, dla Polski po prostu rokuje, można powiedzieć, same problemy. To znaczy Polska, która zostanie wzięta w trzy ognie z jednej strony przez Unię Europejską zdominowaną przez Niemcy, przez Stany Zjednoczone rządzone przez prezydenta Joe Bidena. To wszystko jest połączone pewnym konceptem ideologicznym, a z drugiej strony te wszystkie zagrożenia, które płyną ze wschodu, z Federacji Rosyjskiej i zagrożenie, o którym my w ogóle tutaj nie mówimy, a Studnicki jest jednym z pierwszych, który w ogóle ten temat jeszcze przed pierwszą wojną światową analizował, czyli problem chiński. Nie w kategoriach zagrożenia, ale no obecnie jest to oczywiście jedno z zagrożeń dla Rzeczpospolitej. I to jest jakby nowy świat, którego pewnie w tym całym swoim sensie no, nie był w stanie przewidzieć Studnicki, bo któż mógł w ogóle przewidzieć, że ten świat będzie tak wyglądał. Panowie, bardzo dziękuję za tę dyskusję. Bardzo dziękuję, że dyskutowaliśmy ze sobą, że pięknie się różniliśmy, ale również to, że potrafiliśmy dojść do pewnego konsensusu w bardzo trudnych sprawach. Dziękuję przede wszystkim Państwu za uwagę i zapraszam do zakupu, mam nadzieję, w najbliższym czasie książki Władysława Studnickiego Polska za linią Kezona. Dziękuję Państwu. We'll be right back.